Hej, mam do Ciebie pytanie, ale ostrzegam, że jest to pytanie dotyczące przekonań i jeżeli odpowiesz mi na nie, to poznamy się lepiej i nie wiadomo, co się zdarzy. A więc, czy uważasz, że stres negatywnie wpływa na Twoje zdrowie i odbiera Ci energię? Czy uważasz, że przez stres uczysz się słabiej i rozwijasz się wolniej? Oraz podczas stresu Twoja skuteczność i wydajność osłabia się? Czy może wręcz przeciwnie? Uważasz, że stres poprawia Twoje zdrowie i możliwość regeneracji się, pomaga Ci się szybciej uczyć i wydajniej rozwijać oraz dodaje Ci energii? W tym materiale wideo opowiem Ci o trzech przekonaniach dotyczących stresu, które wpływają na Twoje życie, a które wziąłem z książki Jak stresować się mądrzej, napisanej przez Kelly McGonigal. Chodź! Okazuje się, że badanie przeprowadzone w 2014 roku przez Harvard School of Public Health pokazuje, że aż 80% Amerykanów, bo jakżeby inaczej, badamy przecież głównie Amerykanów, ma przekonanie dotyczące tego, że stres jest negatywny. Czyli zaledwie 15 osób na 100 powiedziało, że stres wpływa na nich pozytywnie. I niestety, dalsze badania mówią o tym, że wraz z wiekiem u człowieka ten poziom przekonań dotyczących tego, że stres jest dobry, jeszcze spada, czyli mniej osób uważa, że stres jest dobry i pomaga nam w życiu po prostu. I przez ostatnie lata psychologowie stresu, psychologowie zdrowia bardzo często przestrzegali nas przed tym, że stres wpływa źle na nasze serce. Osoby, które stresują się często i dużo, będą miały prawdopodobnie skrócone życie. Oraz zwiększa ryzyko takich chorób jak m.in. cukrzyca. I jednym z tych psychologów była Kelly McGonigal, która w swoim fenomenalnym TED Talku spowiada się nam z błędów, które jako naukowiec poczyniła i chce za pomocą swojej pracy odwrócić tę tendencję. Jakie badanie, jaka lekcja wpłynęła na Kelly McGonigal, że zmieniła aż tak bardzo swoje poglądy? Okazuje się, że owszem, stres może mieć na nas negatywny wpływ i napięcie, które przeżywamy w życiu, ale tylko jeżeli nadajemy swoim przekonaniom mu negatywną etykietę. Innymi słowy, kiedy stresujesz się i podchodzisz do tablicy i to przyjemne bądź nieprzyjemne uczucie buzowania w brzuchu i takiego ściśnięcia, może gardła i napięcia w mięśniach interpretujesz jako ekscytację i coś, co właśnie wprawiło Cię w stan gotowości do tego, żeby działać i sygnały płynące z Twojego ciała interpretujesz jako pomoc. Myślisz szybciej, jesteś bardziej osadzony w chwili obecnej. To dobrze, ponieważ właśnie zinterpretowałeś sygnały dotyczące stresu jako pozytywne. Ale jeżeli zaczynasz nakręcać się i mówić sobie, że jest kiepsko, a doświadczając stresu dzień po dniu, z tygodnia na tydzień, a może nawet z miesiąca na miesiąc, albo roku, z roku na rok, patrzysz wstecz i zaczynasz się zamartwiać, o nie, jestem zestresowany, to na pewno źle na mnie wpłynie, to rzeczywiście tak może być. I może to skutkować większą szansą na to, że zapadniesz na niektóre z chorób cywilizacyjnych. Co ja właśnie robię? Czy ja właśnie Was straszę odnośnie Waszych przekonań? Mam nadzieję, że tak nie jest. Bo chcę się podzielić z Wami czymś takim bardzo jasnym i takim przyjemnym, że właśnie nie należy się martwić ani bać z tego powodu, że się stresujemy, ale często można się wyluzować i cieszyć się z tego, jak nasz organizm reaguje, korzystać z tego, a nie dokładać sobie stresu stresowaniem się o stresie. I tak chcę się podzielić z Wami fascynującymi wynikami jednego z badań, do którego zgłosiło się 388 pracowników. I nie byli to byle jacy pracownicy, ponieważ badanie to odbywało się w okolicach 2008 roku, w okolicach kryzysu finansowego i krachu, a badani byli pracownicy związani z branżą finansów i według innego badania aż 100% z tych pracowników doświadczyło podczas tego roku i tego okresu silnego stresu. I teraz, badanie podzielono ludzi na dwie grupy, na tą, która żyła sobie tak, jak żyła wcześniej i na tą, która przeszła szkolenie online dotyczące tego, że stres można interpretować w sposób pozytywny. I co się zmieniło po tym czasie szkolenia? Osoby, które przeszły to szkolenie, nie tylko
mówiło o tym, że mają więcej energii i lepiej znoszą sytuacje stresowe, ale nawet takie objawy jak ból głowy czy ból pleców były zgłaszane przez tych pracowników rzadziej w stosunku do grupy, która tego szkolenia nie miała. Spadł także poziom bezsenności. Zauważali u siebie także wzrost energii i chęci do angażowania się we współpracę z innymi pracownikami. Co lepsze, wszystkie te zmiany zaszły w środowisku, w którym ciągle mieli masę problemów i masę stresu związanych z tym, że dotychczasowa rzeczywistość w ich środowisku finansowym zmieniła się z dnia na dzień kompletnie tak jak nasza rzeczywistość podczas pandemii. I teraz pod koniec tego filmu możesz zadawać sobie pytanie, w jaki sposób tak ulotne rzeczy jak moje myśli czy przekonania, jak stres wywiera na mnie wpływ. I odpowiedzi na to pytanie szukała badaczka Alicja Krum, która w swoich badaniach z 2012 roku zauważyła, że osoby, które mają takie negatywne przekonanie, unikają konfrontacji ze stresem. Zamiast skupiać się na źródle stresu, koncentrują się na jego objawach i częściej sięgają po alkohol. Tylko dlatego, że miały to przekonanie. Mam nadzieję, że dla Was było to równie fascynujące odkrycie jak dla mnie. Temat stresu na pewno jeszcze nie raz się tutaj przewinie. Na stronie eufire.pl cały czas udostępniamy Wam darmowego, całkowicie darmowego, prawie 30-stronicowego e-booka wypełnionego wiedzą i treściami, którego Szymon napisał. I zapraszam Was serdecznie, jeżeli zapiszecie się do naszego newslettera, to pierwszy mail, jaki dostaniecie, będzie właśnie z tym e-bookiem. A ja się dzisiaj z Wami żegnam i dziękuję, że byliście z nami do końca. Ten film nagrałem wierząc w ekonomię wdzięczności. I prawdopodobnie już kiedy go wypuszczam, jest na naszej stronie coś, nad czym pracowaliśmy ostatni rok, a mianowicie powinna być już dostępna domena sklep-eufire.pl. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, zapraszam Was do tego, żeby się tam rozglądnąć i może wybrać jakieś szkolenie dla siebie. Trzymajcie się, cześć! eufire.pl